Dlaczego pani Jaworowicz jest na skraju załamania? Co się dzieje z jej programem? Jako źródło informacji posłużył nam portal Onet oraz Interia. Sprawa dla reportera traci widzów. Ogromny spadek. Program prowadzony przez panią Elżbietę to niewątpliwie bardzo popularny program. Jednak to nie zawsze musi przekładać się na oglądalność. Niestety odcinki przyciągają coraz mniej widzów, a emitowany jest w Telewizji Polskiej już od prawie 40 lat. Od pewnego czasu jednak program prowadzony przez Elżbietę Jaworowicz jest krytykowany za niską jakość i brak rzetelności reportaży. Internauci często wyśmiewają odcinki m.in. z powodu występów gwiazd disco polo. Okazuje się, że przekłada się to na oglądalność programu. Odcinki programów w jesiennej ramówce TVP ogląda przeciętnie 1,25 miliona widzów. Największe zainteresowanie wzbudził odcinek wyemitowany 15 września. Śledziło go 1,41 miliona odbiorców. To oznacza, że oglądających sprawę dla reportera jest aż o 330 tysięcy mniej niż rok temu. Wtedy w tym okresie program zgromadził przed ekranami telewizorów około 1,5 miliona widzów. Jest to naprawdę spory spadek i powód do zmartwień dla producentów. Do powyższych wyliczeń odniosła się gospodyni wspomnianego programu. Powiem krótko, Polacy chcą, bym straciła pracę, nie bacząc na to, co zrobiłam dobrego dla milionów Polek i Polaków. To są bardzo smutne i potwierdzone informacje dla mnie, mówiła pani Elżbieta. To powinni zamknąć 39 lat temu. To program pseudośledczy, a cały materiał robiony pod założoną tezę. Obejrzałem ze dwa razy, jak miałem jeszcze telewizor. Totalny brak poszanowania dla strony przeciwnej. Do tej pory pamiętam, jak Jaworowicz pastwiła się nad biznesmenem, pisze jeden z internautów. W programie Jaworowicz byłam wielokrotnie zbulwersowana. Ale jeden z programów to był szczyt szczytów. Pokazano bulwersującą sprawę zaproszonego do studia faceta, a za chwilę wyskoczył Martyniuk i zaczął śpiewać Przez Twe Oczy Zielone. Jaworowicz była cała w skowronach, a wspomniany facet płakał. Filmik można zobaczyć na YouTube. To się nazywa empatia w wykonaniu rozpieszczonych celebrytów. Jako komentarz powiem, że większość internautów ma od jakiegoś czasu złe zdanie o programie. W ostatnim czasie ów program, w którym mają być wyjaśniane dramatyczne losy widzów, połączony jest z wesołą rozrywką, przy której na tle omawianych spraw nikomu nie jest do śmiechu. A ty co myślisz o tym programie? Napisz nam koniecznie swoją opinię w komentarzu. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.